Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy Ci historię niezwykłej wsi, która odbiła się znacząco na kartach polskiej historii. Także zapraszam. Właśnie teraz przemieszczamy się po terenie Puszczy Iłżyckiej, która zajmuje swoją powierzchnią 25 tysięcy hektarów, a idziemy w kierunku miejscowości Piotrowe Pole, które, jak już wspominałem Ci wcześniej, odegrała szczególną rolę w historii Polski. Dlaczego? Właśnie tutaj żołnierze polscy wycofywali się w stronę Ostrowca po przegranej bitwie pod Iłżą w 1939 roku. Ale o tym opowiemy Ci w dalszej części odcinka. 22 września 1944 roku. Do wsi wkroczyły oddziały niemieckiej żandarmerii wraz z Własowcami. Żołnierze spalili wioskę oraz wzięli do niewoli wszystkich mężczyzn. Powodem takiego zachowania była pomoc mieszkańców stacjonującym na tym terenie partyzantom. Wielu z aresztowanych mężczyzn po brutalnych przesłuchaniach w więzieniu w Siennie zostało potem zamordowanych. Niedawno po wydarzeniach z 22 września, a dokładnie 1 października, wojska niemieckie otoczyły i rozbiły stacjonujący w pobliżu wsi oddział partyzancki Armii Krajowej Potoka. W trakcie tych walk zginęło 59 partyzantów, 40 Polaków trafiło do niewoli. Co ważne, 21 z nich wróciło po wojnie do domu, a resztę stracono w obozach koncentracyjnych. Szacuje się, że podczas tej walki zginęło około 200 niemieckich żołnierzy. Znajdujemy się teraz przy jednym z pomników upamiętniających wydarzenia z czasów spalenia wsi. Na górnej tabliczce mamy napis pamięci mieszkańców Piotrkowego Pola zamordowanych po spaleniu wioski przez hitlerowców 22 września 1944 roku. Ważne jest to, co znajduje się na tabliczce poniżej, a mianowicie tam są nazwiska osób, które zostały zamordowane. Przejdziemy teraz do drugiego obiektu. Drugi obiekt jest postawiony przez mieszkańców, jest to stacja drogi krzyżowej. Co jest bardzo fajne dla ludzi odwiedzających, na tej tablicy znajdują się fakty historyczne z Piotrowego Pola.